Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie. Dzień dobry, witam wszystkich widzów w ten piękny, słoneczny dzień. Drodzy Państwo, dzisiaj w zastępstwie za Marcina Zawadę, mam nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca, do 10.30. No właśnie, dzisiaj moim gościem będzie pan Mateusz Pokrywka, organizator turnieju Halamus Luboń Cup 2011 w tenisie stołowym oraz pani Joanna Dygas, zawodniczka. Także zostańcie z nami, bo to już za chwilę będziemy z Państwem rozmawiać na temat tenisa stołowego. Natomiast później, drodzy Państwo, oczywiście będzie pogoda, korki, będziemy zaglądać na ulicę, a także będzie przegląd prasy ogólnopolskiej i też prasy lokalnej. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Teraz zapraszam na pogodę. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Rano temperatura wynosiła 10 stopni, ale jest już coraz cieplej. Drodzy Państwo, warunki biometeorologiczne są obojętne. Meteopaci w godzinach popołudniowych będą tutaj niestety odczuwać senność i znużenie, gdyż ciśnienie, drodzy Państwo, będzie spadać w dół, więc polecam, abyście się napili dobrej, mocnej kawy. No, natomiast zdolność koncentracji będzie w normie, więc tym się pocieszamy. Ciepły dzień, temperatura maksymalnie do 27 stopni Celsjusza, wiatr słaby, ciśnienie 1025 hektopaskali. No właśnie, bardzo się cieszę, że jest taki upalny dzień. Mam nadzieję, że tutaj letnie stroje są już przygotowane. Parasolki dzisiaj nie będą potrzebne, także życzę Państwu właśnie, żeby ten dzień do końca utrzymał się właśnie tak słonecznie. Drodzy Państwo, teraz za chwilę będziemy zaglądać na ulicę, to co się dzieje tutaj na drogach. Zapraszam. No właśnie, drodzy Państwo, a co się dzieje na ulicach? Już tutaj mówimy, pokazujemy. No właśnie, na przykład, drodzy Państwo, już, tu się mam nadzieję włączy za chwilę. I coś nam tu nie działa, ale to nic. Utrudniony będzie przejazd na ulicy Kościuszki. Drodzy Państwo, przebudowa Centrum Kultury Zamek. Zamknięty wjazd w ulicę Piekary w związku z budową węzła cieplnego i kierowcy nie będą mogli skręcić z ulicy Świętego Marcina. Ulica Zawady, tutaj przypominam, będzie zamknięta dla ruchu. Powodem właściwie jest zamknięcie kolejnego odcinka kolektora prawobrzeżnego. Więc, drodzy Państwo, proszę tutaj o cierpliwość. Proszę się tutaj nastroić na pozytywnie na dzisiejszy dzień i nie denerwować tym, że będziecie stać dzisiaj w korkach. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie. Chcesz czuć się energicznie i zdrowo? Pragniesz wydłużyć czas i wydajność pracy Twojego ciała? Potrzebujesz szybkiej i efektywnej terapii? Nie czekaj. Przyjdź do Centrum Cryomedica. Z nami uzyskasz lub odzyskasz upragnioną formę. Pacjenci z niedowładem mięśni wymagają codziennej rehabilitacji. Można wykonywać ją skutecznie w domu. Potrzebny sprzęt i wiedzę zapewni Innomed. Zadzwoń do nas. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21.
są ze mną już moi goście. Jest pan Mateusz Pokrywka, który jest organizatorem tutaj turnieju Luboń Cup 2011, tak? I pani Joanna Drygas, zawodniczka. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, szykuje się ciekawe wydarzenie. Panie Mateuszu, kiedy będzie miało miejsce to wydarzenie? W 11, znaczy 5, przepraszam, 5 jest otwarta Liga Tenisa Stołowego. Mamy teraz w ogóle czerwiec, mamy taki pod znakiem właśnie tenisa stołowego. Kolejne turnieje już mamy 11, to jest turniej z okazji Dnia Dziecka i później od 18 otwarte Mistrzostwa Lubonia, które są taką największą imprezą. Przynajmniej w zeszłym roku były, ponad 150 tenisistów stołowych, to jest naprawdę już impreza rangi, można powiedzieć, ogólnokrajowej. Tym bardziej, że ci zawodnicy faktycznie z różnych rejonów naszego kraju, z różnych województw przyjeżdżali, grali u nas, nawet wygrywali, więc tym bardziej przypuszczamy, że wrócą do nas w tym roku. Ten najbliższy turniej właśnie 5, to jest drugi turniej edycji Halamus Luboń Cup, dokładnie otwartej ligi tenisa stołowego Halamus Luboń Cup 2011, więc dosyć taka spora nazwa. Z roku na rok systematycznie ją wydłużamy od tych sponsorów głównie. No i to jest właśnie liga, która jest już czwarty raz kontynuowana. Taka coroczny cykl czterech turniejów. To teraz właśnie będziemy mieć ten drugi, od godziny 9 zapisy w hali Losiru, czyli też wszystko standardowo, nic się nie zmienia. Kolejne turnieje już możemy też zaprosić, myślę, na wrzesień i październik. A jeżeli chodzi o zapisy, czy właśnie, bo pan wspomniał, że można się jeszcze zapisywać, tak? Mhm. Czy kto się może zgłosić? Mhm. Zgłosić może się każdy, wystarczy trochę chęci, no i umiejętności. Umiejętności i rezerwacji czasu w ciągu całego dnia, bo jednak trochę tego czasu na pewno będzie potrzebował każdy zawodnik, tym bardziej przy dużej ilości grających. Zapisać się można do godziny 10, zapisy właściwie są od godziny 9 do godziny 10, czyli do godziny rozpoczęcia rozgrywek w ośrodku, w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie będziemy również mieć ten turniej. No dobrze, to pani Joanno, ja tutaj chciałam się podpytać, jak długo pani tutaj gra w tenisa stołowego? Znaczy ogólnie gram już 12 lat, ale w Luboniu zaczęłam grać już od samego początku, czyli to było chyba w 2008, 4 lata chyba już będzie. To jest pani chyba bardzo dobra, jak już pani gra tyle lat. No jakieś sukcesy na pewno są. Dużo pani trenuje? Trenuję w miarę możliwości, mniej więcej 3, jak się udawało, to 4 razy w tygodniu i wiadomo, jeszcze w weekendy jeździłam na zawody. Mhm. Żeby być dobrym właśnie tutaj w grze, co trzeba tutaj spełnić, jakie warunki? No, na pewno trzeba mieć dobre chęci i poświęcić bardzo dużo czasu, być zaangażowanym i właśnie jeździć na różne zawody i nabierać doświadczenia. Mhm. Dużo jest tych zawodów u pani? Pani jeździ zawodów, tak? No, mogę powiedzieć, że tak. I jeszcze w tym sezonie grałam w lidze i też jeździłam po Polsce. A jaka atmosfera panuje tutaj na tych, będzie to jeszcze nie wiadomo jak będzie, tak, ale w tamtym roku chociażby, w zeszłym roku, jaka jest atmosfera? To bardziej ty, Asia, bo to no właśnie, tutaj zawodnika. Jako uczestniczka, tak. Znaczy, atmosfera zawsze panuje sympatyczna, znamy się dobrze i naprawdę myślę, że bardzo dobra. Czyli już się pani jednym słowem nie może doczekać. Tak. Panie Mateuszu, a jaki jest cel właśnie tutaj tych zawodów? Przede wszystkim popularyzacja tenisa stołowego, też naszego klubu, żeby coraz więcej ludzi przychodziło do nas także grać, potrenować, czasami amatorsko, czasami bardziej już właśnie na takich zasadach już trochę jak Asia, czyli faktycznie takich zawodników, którzy później mogliby grać w lidze, no szkolić się i może kiedyś w przyszłości być lepszym zawodnikiem, który będzie wygrywać turnieje i tak dalej. To jest taki główny cel, no i też oczywiście tutaj promocja samej gminy, czy Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, no to też są niewątpliwie nasze cele.
A jaka jest tutaj świadomość chociażby poznaniaków, jeśli chodzi o tenisa stołowego? Czy oni czekają w ogóle na te zawody? To jest tak, że wiedzą, że takowe się odbywają? Tak, z reguły no, dużo ludzi wie, bo nie, widzimy to po samej frekwencji, bo zawsze ta frekwencja jest około 100 osób, więc faktycznie to tutaj zawodnicy na pewno przyjeżdżają, w szczególności ci zawodnicy tak zwani weterani lub seniorzy, to oni są najczęściej z okolic Poznania lub z samego Poznania. Potem ci młodsi to już bardziej właśnie te obrzeża, jak Komorniki, Luboń, to tam Puszczykowo i te rejony bardziej lub jakieś też kluby. Pytałam się o zapisy, a jeżeli chodzi o uczestników, jaki wiek trzeba spełnić, żeby wziąć udział w zawodach? Właściwie tutaj też nie ma żadnych ograniczeń. To też zależy typowo od chęci. Może przyjść ktoś, kto ma 80 lat, zagrać i też nie będzie problemu, bo kategoria też jest taka powyżej akurat 51 lat. Natomiast mamy też kategorię poniżej 18 lat, gdzie mogą znowuż grać młodsi zawodnicy. Chociaż tutaj zdecydowanie dla tych, jeśli chodzi o zawodników ze szkół podstawowych, z gimnazjum, to zdecydowanie myślę, tutaj może nie lepszym, ale takim bardziej, żeby się sprawdzić dla nich w grupie swoich rówieśników, to będzie ten turniej znowuż 11. To będzie turniej z okazji Dnia Dziecka i to będzie taki podzielony na więcej kategorii po 3-4 lata, ale właśnie w skali tej młodzieżowej, tej najmłodszej. Może dużo tak, jest takich młodzieżowych uczestników? Znaczy z reguły młodzieżowych uczestników jest mimo wszystko, znaczy może w skali łącznej jest ich stosunkowo dużo, ale w skali takiego osobnego turnieju to już to są zdecydowanie mniej oblegane turnieje, jednak ta młodzież ogólnie nie tylko do tenisa stołowego nie garnie się jakoś ostatnio do sportu, więc to też jest właśnie taka nasza trochę misja, żeby próbować przekonać czy tą społeczność lokalną, czy powiatową, czy tutaj z Poznania, żeby kogoś przyciągnąć, żeby pograł, nie siedzieć przed komputerem w internecie i tak dalej, tylko starać się wyjść do ludzi, porozmawiać, poznać kogoś, a jednocześnie dobrze się zabawić, pograć. A czy to jest też tak, że młodzi ludzie na przykład interesują się innymi dziedzinami sportu niż właśnie tenis stołowy? Może po części tak, po części tak, ale znaczy ogólnie mam takie wrażenie, że faktycznie jest ten taki zastój, jeśli chodzi o ogólnie o cały sport. No zdecydowanie więcej młodych ludzi byłoby chętnych na pewno na piłkę nożną, to nie podlega żadnej wątpliwości. Ale to po prostu jest no, tenis stołowy, podobnie jak te pozostałe imprezy, które organizujemy, czyli wyścig kolarski, czy tenis ziemny. To są wszystkie, no, wszystkie jakieś, mimo wszystko dla jakiejś grupy osób, które są taką, można powiedzieć, troszeczkę niszą, ale to jeśli chodzi o tych zawodników takich jak Asia, którzy już faktycznie długo trenują. A pozostali no, mogą też przyjechać. Tutaj nawet chodzi o to, żeby przyjeżdżali także ci nielicencjonowani, ci, którzy nie grają albo grają tam od czasu do czasu w domu w tenisa z synem, z córką, czy z tatą, czy z kimkolwiek innym. No bo to też nam przysparza dodatkowych zawodników, im przysparza tego, że mogą sobie pograć, sprawdzić swoje umiejętności, ale też poznać kogoś. Poznać swoich rówieśników, poznać ludzi trochę starszych, doświadczonych. Może się w to wkręcą, ten tenis im się spodoba, zostaną. To na tym nam zależy przede wszystkim. Pani Anna, chciałam się zapytać o konkurencję. Czy tutaj jest groźna? To znaczy, dziewczyn na tych zawodach na pewno będzie dużo mniej niż chłopaków, ale no, myślę, że będzie rywalizacja. Tak? Ale to dobrze, że będzie mniej dziewczyn? Są znaczy, groźniejsze? Ja wolę, żeby było jak najwięcej. Żeby pograć, nabrać kolejnego doświadczenia. Czyli tak, zarówno kobiety, jak i mężczyźni są też tak samo zawzięci, tak? No, tak, tak, oczywiście. No dobrze, jeszcze chciałam się, Pani Mateuszu, zapytać o system rozgrywek, jak to wygląda. Czy może Pan tak przybliżyć, oczywiście nie szczegółowo, ale tak uogólniając? Dobrze, znaczy ogólnie może zacznę od tego, że właśnie te zapisy od godziny 9 do 10, od 10 właściwie losowanie, otwarcie imprezy, 10.30 zaczynamy gry. W każdej kategorii, bo tutaj właśnie jest ta zmiana taka, którą wprowadziliśmy, która bardzo dobrze się sprawdziła, bardzo dobrze się sprawdziła na poprzednim turnieju właśnie otwartej ligi. Polega ona na tym, że tak jak kiedyś było, każdy z nas z trzech sędziów miał przyporządkowane kilka kategorii, które obsługiwał pod względem właśnie no, wszystkiego i wywoływania, i zapisywania meczy i tak dalej.